Witam w drugiej części mojego materiału omawiającego zasady gry Next War Poland w wersji zaawansowanej. W pierwszej części omówiłem wszystko, co było związane z przygotowaniem do rozgrywki, a teraz możemy już zaczynać zasadniczą część rozgrywki. Fajne jest to, że do gry została dołączona taka karta, bardzo szczegółowo omawiająca poszczególne fazy, na które gra jest podzielona, ponieważ każda tura w tej grze podzielona jest na cały szereg faz. W wersji standardowej zasad tych faz jest dużo mniej, natomiast my gramy w wersji zaawansowanej, więc faz jest o wiele więcej. Pierwszą fazą zawsze jest faza pogody. Zaznaczone, że ona nie jest uwzględniana w pierwszej turze gry, ponieważ zawsze w pierwszej turze gry to gracz atakujący określa pogodę, czyli w tym przypadku gracz rosyjski, a zatem pogoda jest ładna. Następnie, jeżeli pogoda jest sztorm, to wszystkie jednostki morskie muszą być przesunięte do jakiegoś, do najbliższych portów. No nie, pogoda nie jest sztorm. I tak samo, jeżeli pogoda jest sztorm, to wszystkie jednostki lotnicze, które nie mają umiejętności all weather, muszą zostać przesunięte do okienka flown, czyli w danym etapie nie mogą być wykorzystywane. No na szczęście sztormu nie ma, więc nie mamy z tym problemu. Następna faza to faza inicjatywna. Faza inicjatywy. W tej fazie określamy, kto ma inicjatywę. Scenariusz mówi nam, że w tym scenariuszu pierwsze dwie tury inicjatywę automatycznie posiada gracz rosyjski. Ale jeżeli gramy później, to musimy wtedy zawsze określić, kto ma inicjatywę. Jak to określić? Musimy zajrzeć do naszego opisu scenariusza i sprawdzić, jaka jest podana w nim inicjatywna ilość punktów zwycięstwa. Wynosi ona 28. Co to oznacza? Oznacza to, że żeby posiadać inicjatywę, gracz musi posiadać różnicę punktów zwycięstwa w stosunku do drugiego gracza na poziomie 28 lub więcej. Jeżeli któryś z graczy posiada taką przewagę, to wtedy dana tura jest do końca turą inicjatywną, w której inicjatywę posiada rzeczony gracz, posiadający przewagę. Natomiast jeżeli żaden z graczy nie posiada tej przewagi, to wtedy dana tura jest contested, czyli tura nierozstrzygnięta i ilość faz w turach nierozstrzygniętych jest znacząco zmniejszona. Co to znaczy? Jeżeli jakiś gracz posiada tę przewagę, to wówczas można powiedzieć naprzód, atakuje, naciera i ma inicjatywę i ma więcej możliwości działania. Jeżeli żaden z graczy nie ma tej inicjatywy, oznacza to, że na froncie panuje równowaga, obie strony nawzajem się tłuką, ale nikt nie posiada faktycznie inicjatywy. Więc w tym momencie ta faza nas nie interesuje, bo inicjatywa w pierwszych dwóch turach jest ustalona. Następnie rzut na rezolucję Narodów Zjednoczonych. Zaznaczone, że nie jest on wykonywany w pierwszym etapie. Ten rzut pozwala nam w sytuacji optymalnej zakończyć grę już w danym etapie. Jeżeli wykonamy rzut kością, dodamy modyfikatory i uzyskamy wynik 10 lub więcej, wtedy ONZ przyjmuje rezolucję i wojna musi się zakończyć. Jest możliwość zawetowania tej rezolucji, a także odmówienia jej respektowania. Jeżeli ją zawetujemy, to możemy to zrobić raz i wtedy gra toczy się dalej. Jeżeli ją odrzucimy, jeden z graczy decyduje się odrzucić, to wówczas drugi gracz otrzymuje pewną ilość punktów zwycięstwa i gra toczy się dalej. Oczywiście w kolejnych etapach też może być kolejne głosowanie nad rezolucją. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o fazę inicjatywy. Trzecia faza to faza walki, faza wykrywania elektronicznego. W tej fazie każdy gracz wykonuje rzuty, określone rzutów kością, aby wykrywać wrogie sztaby znajdujące się na planszy. I to jest pierwsza rzecz, którą musimy teraz zrobić. W Next War Poland każdy gracz może przeprowadzić aż 6 prób wykrycia. Jest to największa ilość, jaka występuje w ogóle w grach z tego cyklu. W pozostałych grach ilość takich wykryć jest mniejsza. Wynosi ona zwykle po 3 na stronę plus 1 za każde dodatkowe państwo, które bierze udział w wojnie. Natomiast tutaj ze względu na to, że biorą udział rzeczywiście po jednej supermocarstwa, czyli z jednej strony NATO, a z drugiej strony Rosja, to ilość tych wykryć jest bardzo duża. Jak to działa? Zobaczmy. Na planszy strategicznej możemy zarówno jak i na planszy operacyjnej. Zacznijmy od planszy operacyjnej i zacznijmy od Rosjan. Będzie nam łatwiej, jeżeli będziemy to robić po kolei. Przenieśmy się zatem na planszę operacyjną.
I tak, gracz wskazuje sztab, który chce namierzyć, a następnie wykonuje rzut kością, by określić, czy mu to się udało. Zacznijmy może od Rosjan i powiedzmy, że chciałbym zacząć od wykrycia tego sztabu. Wykonuję zatem rzut kością. Wow, zero, dobry rzut. I sprawdzam wynik. Dla non-allied, czyli w tym przypadku non-allied to Rosjanie, wynik 2 lub mniej oznacza udane namierzenie. I mam minus 1 dla Rosji, jeżeli prowadzą to Rosjanie. Czyli 0, minus 1. Zdecydowanie udało mi się namierzyć ten sztab. Umieszczam na nim zatem żeton detected. Jest to ważne, bo dzięki temu będę teraz wiedział dokładnie, gdzie jest ten sztab i na przykład moje siły specjalne będą mogły go zaatakować w przyszłości. I mam jeszcze 5 prób. Teraz spróbuję ten sztab namierzyć. Udało się, wow. Rosjanom idzie dobrze. Oj, tu wziąłem zły żeton, ponieważ wziąłem point detected. Natomiast żetony point detected i area detected są tylko używane w stosunku do jednostek morskich. W przypadku jednostek lądowych używamy po prostu detected. Dwukolorowych, po jednej stronie białych, po drugiej żółtych, tak żeby łatwiej było pamiętać, kto jest pod kim. Żółtych żetonów używa strona non-allied, czyli w tym przypadku Rosjanie, białej strony używają, używa NATO. Więc to były moje dwie próby. Trzeci mój, kolejny sztab jest tutaj w Warszawie. Spróbuję namierzyć. Nie udało się, to była trzecia próba. Czwarta próba to będzie sztab stacjonujący w Elblągu. Wow! Piąta próba to będzie sztab amerykańskiej 82. Dywizji stacjonujący w Wyszkowie. 3 i mam minus 1, bo przypominam, że Rosjanie mają minus 1, czyli udało się. Bardzo ładnie. I ostatnią próbę jeszcze raz spróbuję ten sztab w Warszawie. 5 minus 4, nie udało się. Więc to by były wszystkie rosyjskie próby namierzenia. I teraz może to samo przeprowadzić NATO. Zacznijmy od tej planszy, chociaż większość jednostek rosyjskich zaczyna na planszy strategicznej, ale tutaj też. Zacznę od tego sztabu 4. Gwardyjskiej Dywizji Pancernej. 8, czyli niepowodzenie. Następnie mam tutaj dwie białoruskie grupy wojskowe, każda z nich też ma sztab, też bym chciał ją namierzyć. Najpierw ten sztab, nie udało się, teraz ten sztab. Też mi się nie udało, no na to nie ma takiego szczęścia, więc to były moje trzy próby. I przenieśmy się teraz na drugą, na planszę strategiczną. Tutaj mamy część sił rosyjskich i to były trzy, więc mam jeszcze trzy próby. Zacznę od powiedzmy tego sztabu. Dwa, udało się, został namierzony. Następnie ten sztab. Jeden namierzony. No, no wreszcie na to coś zrobiło, bo już myślałem, że będzie totalna bieda. I powiedzmy ten sztab. Nie udało się. No to na to poszło nieco gorzej. Namierzyli tylko dwa sztaby, podczas gdy Rosjanie namierzyli 1, 2, 3, 4. No to tutaj pod tym względem Rosjanie popisali się w kwestiach elektronicznych o wiele lepiej niż NATO. I to by zamykało fazę działań elektronicznych. Następnie przechodzimy do pierwszej fazy operacji sił specjalnych. I zauważcie, że tu mamy napisane Initiative Turn Only. Jeżeli nie mamy tu inicjatywnej, to w ogóle fazy te określone tutaj w ten sposób omijamy i nie rozgrywamy ich. Natomiast tutaj jak najbardziej rozgrywamy i co mamy? Gracz inicjatywny wybiera i przeprowadza akcję sił specjalnych, wykonując stosowne rzuty. Więc tak, gracz rosyjski posiada całkiem sporo jednostek sił specjalnych, bo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Przy tym te czarne to są białoruskie, brązowe to są rosyjskie. I mogę im teraz wyznaczyć cele. Jednostki sił specjalnych mogą wykonywać dwa rodzaje operacji.
Pierwsza to operacje rajdów, a drugie to operacje zwiadowcze. Operacje rajdów polegają na bezpośrednich atakach na wybrane cele, na przykład rozpoznane sztaby, wrogie systemy przeciwlotnicze, wrogie instalacje itd. Operacje zwiadu pozwalają nam wykryć lub dokładniej namierzyć wskazany cel. Czyli przykładowo, jeżeli jest na planszy jakiś cel dla naszych jednostek, który bardzo chcemy zniszczyć, a czujemy, że nasze szanse są małe, to możemy wykonać operację zwiadu i dzięki czemu zwiększyć potem nasze szanse na atak na daną instalację. A jeżeli chcemy, możemy bezpośrednio spróbować ataku siłami specjalnymi na daną instalację, co będzie oczywiście trudniejsze, ale też ma zawsze jakieś tam pewne szanse powodzenia. Na planszy strategicznej mam dwa ataki, które chcę wykonać siłami specjalnymi. Oba są to ataki na wrogie systemy obrony przeciwlotniczej. Jeden z nich skierowany przeciwko systemowi rakiet, drugi przeciwko systemowi wykrywania. A więc tak. Bierzemy tabelkę operacji sił specjalnych i naszym celem są systemy obrony przeciwlotniczej, czyli korzystamy z tej kolumny tutaj po środku. Spójrzmy na modyfikatory. Sztorm? Nie. Celem jest most? Nie. Celem jest teren okupowany, zajmowany, ale przez mniej niż jedną brygadę? Tak. Zaraz powiem czemu. Celem są wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych? Tak. Więc mamy plus 2. Ktoś mnie spyta teraz, czemu tutaj. Tak mówią z kolei zasady specjalne gry, że w przypadku ataku na instalacje, które są poza planszą, zawsze są traktowane tak, jakby były zajmowane, ale mniej niż przez jedną brygadę. Czyli mamy plus 2 do rzutu kością. Wykonuję rzut. Wyrzuciłem 2, plus 2 to jest 4. 1. Udało się. Świetnie. Zmniejszam zatem system rakiet przeciwlotniczych NATO o 1, a następnie muszę określić, czy ten oddział sił specjalnych przeżył tę misję. Biorę zatem tabelkę przetrwania sił specjalnych i sprawdzamy. Modyfikatory. Tactical Surprise? Tak, w pierwszej turze. Czyli mamy minus 2. Jednostka rosyjska ma na żetonie podany wskaźnik minus 2. Czyli mam minus 4 i plus 1, ponieważ to był raid. Czyli mam... mieścił się w tej części tabelki, czyli right. Czyli mam łącznie modyfikator minus 3. Wyrzuciłem 6. Wynik niższy od 6, a mam 6 minus 3 to 3. Oznacza, że jednostka przetrwała, czyli jest przemieszczana do okienka used. Następnie kolejny atak na systemy radarowe. Tu mam modyfikator plus 1, ponieważ mam to occupied, ale mniej niż przez jedną brygadę. Natomiast teraz celem już nie są samy. 5 plus 1, 6. Czyli pudło. Rzucam na przetrwanie. 0. Przetrwali. Wracają chłopcy, specnazowcy do domu. Przenieśmy się teraz na drugą planszę, bo tam mam do wykonania większą część moich operacji sił specjalnych rosyjskich. Zaczniemy od tego. Ci atakują sztab polskiej dywizji i sztab znajduje się w terenie urban. Oznacza to, że szukając wyniku na ten atak, będziemy korzystać z wiersza urban. Naszym celem jest sztab, czyli kolumna ta, i wykonujemy rzut kością. Tutaj nie mamy żadnych modyfikatorów. 0. Wow, pięknie. X. Najlepszy możliwy wynik. X oznacza, jednostka ponosi jedną stratę. Wspaniale. Czyli ten sztab jest obracany na drugą stronę. Oznacza to, że poniósł jedną stratę. I dodatkowo ten sztab musi zostać obrócony w ten sposób. Czemu? Ponieważ sztaby oraz jednostki artylerii mogą być wykorzystane dwa razy na turę. I za każdym razem, kiedy sztab lub artyleria jest wykorzystywana, wówczas obracana jest. Najpierw tak, co oznacza, że zużyła swoją pierwszą opcję, a potem tak oznacza, że zużyła swoją drugą opcję. Po trafieniu sztab obracany jest w ten sposób, co oznacza, że będzie mógł być wykorzystany już tylko raz w trakcie tury. Następnie rzut na przetrwanie sił specjalnych. 5.
plus 1, 6 za rajd, minus 2 za siły specjalne rosyjskie i minus 2 za tactical surprise, czyli bezpiecznie chłopcy wracają do domu. Następnie tu. Tu atakuje również sztab. O! Naruscy mają wyjątkowego farta tym razem. Także udało im się zaliczyć X, czyli sztab ponosi stratę i jest obracany o jedną stronę. A specnaz wraca bezpiecznie do domu. Teraz tutaj, tu również atakuje sztab. I tutaj korzystam z podobnie jak tutaj zresztą, korzystam z tabelki flat, ponieważ jest to teren flat. Trzy. Pudło. A i tu zrobiłem błąd. Tu zrobiłem błąd, ponieważ tutaj zauważcie, powinienem był w tabelce flat. Wynik 0 to nie jest wcale x, tak jak w poprzednim, tylko 1. No właśnie. To, co działało w tamtym, zdecydowanie łatwiej jest zaatakować sztab, który znajduje się gdzieś tam w mieście, gdzie łatwo do niego podejść, niż sztab, który znajduje się w terenie nieco mniej zagęszczonym. Oznacza to, że umieszczam na nim żeton Strike 1. I tak, na moim kolejnym celem jest ta baza. Ta baza już była wcześniej atakowana przez wrogie rakiety i otrzymała jedno uderzenie, więc spróbuję teraz zadać drugie uderzenie. Zobaczymy, czy tym razem mi się uda. Teren jest flat. Jest to installation, więc ta kolumna. 9, no całkowite niepowodzenie. Musiałbym uzyskać 0, 1 lub 2, żeby trafić. 6, wracają do domu cali i zdrowi. Następnie ten sztab amerykański atakuje. Tu jest ten flat, więc znowu, aha, ale Ruscy mają fuksa. Udało im się jedno trafienie zaliczyć w sztab. To jest dobra wiadomość. I ten sztab także traci jedną umiejętność bojową na ten etap. Ten także powinien był stracić jedną umiejętność bojową, ponieważ otrzymał jedno trafienie. I rzućmy za przetrwanie sił specjalnych. Wracają cali i zdrowi do domu. I mam jeszcze tutaj dwie akcje. Może przesunę trochę kamerę, żeby było widać. O. Najpierw tutaj, tu także atakuje sztab. No tym razem całkowite niepowodzenie. Jeden, wracają cali. A tutaj nie, tutaj mam amerykańską 173 brygadę spadochronową i ją bym chciał namierzyć. W związku z czym bierzemy tabelkę i będę przeprowadzał akcję targeting. 8, no niestety nie udało się. Potrzebowałbym wyniku 4 lub mniej, żeby trafić. A zatem nie namierzyłem. 5, wracam do domu. I to by były wszystkie akcje rosyjskich sił specjalnych. Powiedziałbym, że poszło ruskim całkiem nieźle. Przede wszystkim nie stracili żadnej ze swoich jednostek, a to mogło, było, to by najbardziej bolało. Natomiast trochę problemów NATO jednak zdołali narobić. Obniżyli poziom rakiet przeciwlotniczych o jeden. Jeden sztab stracił w ogóle jeden poziom wartości bojowej, a dwa kolejne zostały trafione i będą miały o jedną akcję w tym etapie mniej. Czyli poszło całkiem nieźle. Przechodzimy do kolejnej fazy. To jest Air Naval Phase. To jest dosyć długa faza. W niej sporo się dzieje. Ona, w niej ustalamy kwestie związane z kontrolą i przewagą powietrzną oraz morską. Zaczynamy od powietrznej. Najpierw musimy ustalić kwestie związane ze stratami wynikającymi z tego, co się działo w poprzednim etapie lub w tym etapie. Poprzedniego etapu nie było z oczywistych powodów, więc tylko w tym etapie. Najpierw. Policz ilość baz lotniczych i lotnisk mających żetony Strike, które nie są podczas naprawy.
No, żadny nie jest na razie podczas naprawy, ponieważ o naprawie decyduje się na koniec tury, więc sprawdzamy. NATO ma jedną bazę lotniczą tutaj ze strajkiem i jedną w NATO Holding Boss, czyli łącznie dwie. Następnie, gracz, do którego należą, musi wziąć połowę tej liczby, zaokrągloną w dół minimum do 1, czyli w naszym przypadku 1, bo mamy dwie takie bazy, i taką ilość jednostek lotniczych przesunąć z baz, do których te obszary przynależą, do okienka Flown. Czyli przesuwamy się na ten dział lotniczy i jedną jednostkę lotniczą muszę stąd przerzucić do okienka Flown. Więc wybieram Ona jest i tak już uszkodzona, więc będzie to dla mnie mniejszy problem. Drugi krok. Policz ilość baz lotniczych lotnisk zdobytych lub zniszczonych w poprzedniej turze i w tej turze operacji sił specjalnych. Zero. Rosjanie nie zniszczyli żadnej z baz lotniczych ani lotnisk, a poprzedniej tury nie było. I to zrób tak samo. Jeżeli masz trzeba policzyć połowę, wziąć połowę tej liczby, zaokrąglić w dół, przynajmniej jeden i taką ilość jednostek przesunąć do okienka Flown z okienka Ready, no ale ten krok nas nie obowiązuje. Następnie zresetuj ilość baz zniszczonych, zdobytych do zera. Na razie mamy i tak ją zero, ponieważ to jest pierwsza tura. I wreszcie, obaj gracze przydzielają siły lotnicze do przewagi powietrznej. Teraz czeka nas dość duża i skomplikowana operacja. Tutaj mamy okienko przewagi powietrznej. Możemy do niego przydzielić nasze samoloty. Samoloty, które przydzielimy tutaj, będą toczyły walki z samolotami przeciwnika, które zostaną przydzielone do jego strefy przewagi powietrznej. Samoloty, które przydzielimy do przewagi powietrznej, mogą prowadzić wyłącznie działania o charakterze myśliwskim. Czyli będą walczyć z samolotami wroga, które tutaj się znajdują w tym momencie, a po zakończeniu będą mogły być przydzielane do eskorty innych misji lotniczych. Natomiast samoloty takie nie będą mogły brać udziału samodzielnie w takich misjach. Co to znaczy, po naszemu mówiąc? Jeżeli wyślę na przykład samolot do przewagi powietrznej, to nie będę mógł go potem wykorzystać do uderzenia naziemnego. Nie będę mógł go wykorzystać do wsparcia walki. Będę mógł go tylko wykorzystywać do działań skierowanych przeciwko wrogim samolotom. Więc trzeba brać to pod uwagę, aby nie doszło do sytuacji, że przydzielimy na przykład wszystkie nasze samoloty do przewagi powietrznej, uzyskamy tę przewagę powietrzną, a potem nie będziemy mieli czym wspierać naszych działań lądowych, co może się okazać również bolesne. A zatem teraz każdy gracz przydziela swoje samoloty do tej strefy. Może przydzielić ich dowolną ilość, przy czym można wykorzystać wyłącznie te samoloty, które posiadają wartość bojową. Wartość bojowa to jest ta pierwsza cyferka na żetonie. Jeżeli dany samolot nie posiada tej wartości bojowej albo wynosi ona 0 lub jest w nawiasie, wówczas samolot nie może być przydzielony. Tak na przykład, tu widzicie, mamy B-52, on posiada wartość bojową w nawiasie, co oznacza, że może być ona wykorzystywana tylko i wyłącznie do obrony. Że nie, on nie może sam z siebie atakować, natomiast jeżeli zostanie zaatakowany, to może się bronić z siłą 1. Natomiast niektóre samoloty, takie na przykład Tu-95, w ogóle nie posiadają żadnej wartości bojowej, a wartość bojowa wynosi 0. Więc teraz każdy z graczy przydziela samoloty do strefy przewagi powietrznej. Na początku tego kroku zawsze sprawdzamy, który z graczy posiada przewagę awaksów. W tym przypadku przewaga awaksów należy do gracza NATO, w związku z tym gracz rosyjski przydziela swoje samoloty jako pierwszy, a dopiero po nim gracz NATO może zdecydować, które ze swoich samolotów przydzieli do misji. Jak widzicie, gracz rosyjski przydzielił dużo myśliwców. Przede wszystkim są to jego Su-27, MiG-31 i MiG-29. Maszyny, które mają tylko wartość, tak naprawdę wartość do walki lotniczej, ponieważ ich wartości do wspierania i do wykonywania uderzeń wynoszą 0. Zatem są to samoloty, które nadają się wyłącznie tylko tak naprawdę do walki, do panowania w powietrzu i do tego celu zostaną wykorzystane. Samoloty NATO, można powiedzieć, mają taką większą elastyczność, mogą być wykorzystane w większym stopniu do różnych zadań. Przybliżyłem to teraz wszystko, żeby lepiej było dokładniej widać sytuację. I teraz, po tym jak gracz posiadający przewagę awaksów przydzielił swoje jednostki, możemy rozstrzygnąć walki. Znaczy, najpierw musimy określić, kto z kim będzie walczył.
Gracz posiadający przewagę awaksów może jako pierwszy zadecydować o takiej ilości pojedynków, jaką ma przewagę awaksów. A więc gracz na to posiada przewagę awaksów równą 3, a zatem może wybrać 3 pierwsze starcia, które będą miały miejsce. A zatem postanawiam, że ten F35 będzie walczył z tym Su-27. Ten F16 będzie walczył z tym MIG-iem. I ten F16 będzie walczył z tym MIG-iem. Teraz jedno starcie wybiera gracz nieposiadający przewagi awaksów. W tym przypadku gracz rosyjski decyduje, że ten Su-27 będzie walczył z tym F-16. Następnie znowu określa gracz posiadający przewagę awaksów i tak dalej, więc ja je teraz sobie już rozdzielę sam. Jak już jesteśmy przy samolotach, to może od razu omówmy żetony samolotów i to, co na nich mamy, bo jest tego, jak widzicie, sporo. Po pierwsze mamy jego nazwę. W lewym bocznym rogu tu mamy na przykład F-35A, tu mamy Su-27 i tak dalej. Następnie mamy jego sylwetkę po środku. W lewym górnym rogu możemy mieć jedną lub dwie literki. Jeżeli jest tu literka A, oznacza to, że dany samolot posiada opcję All Weather, czyli może operować w każdych warunkach pogodowych. Niektóre samoloty tego nie mają, jak na przykład ten A-10, jak widzicie. I jeżeli samolot nie ma tej opcji, to jeżeli wylosujemy pogodę sztorm, to taki samolot jest wtedy automatycznie przesuwany do okienka Flown i w danym etapie nie może być wykorzystywany. Niektóre samoloty mają ponadto tutaj S, co oznacza, że są to samoloty typu Stealth, czyli ograniczonej wykrywalności dla radarów przeciwnika, co czyni je bardziej efektywne w unikaniu namierzenia przez przeciwnika. Następnie w prawym górnym rogu mamy literkę określającą ich zasięg. Zasięg może być następujący. U, unlimited, L, long, M, medium i S, short. Im dalszy zasięg, tym na większym dystansie samolot może operować. Zauważcie, na przykład samoloty stacjonujące tutaj mają zaznaczone, że only long range non-allied air units may conduct missions, czyli tutaj ten obszar na przykład mogą osiągnąć tylko te rosyjskie samoloty, które mają long albo unlimited. Unlimited to generalnie jest cecha bombowców strategicznych najczęściej. Zauważcie, że one tutaj mają U i one rzeczywiście mogą operować na całej planszy, gdziekolwiek by nie były. Większość samolotów posiada long albo medium, a te najstarsze, często gorszej jakości, posiadają short. Następnie mamy trzy wskaźniki określające wartości bojowe danego samolotu. Pierwszy z nich to wskaźnik walki lotniczej, czyli to, jak dobrze dany samolot walczy przeciwko wrogim samolotom. Tutaj mamy na przykład 4. Czasami koło tego wskaźnika mamy jedną lub dwie gwiazdki. Jeżeli mamy dwie gwiazdki, oznacza to, że dany samolot ma opcję ataku long range. To oznacza, że może wykonać atak w kroku long range. To omówię za chwilę, kiedy dojdziemy do walk samolotów przeciwko samolotom. Jeżeli posiada jedną gwiazdkę, tak jak na przykład ten F-16, oznacza to, że posiada opcję ataku w kroku standoff. Jeżeli nie posiada żadnej gwiazdki, tylko samą cyferkę, tak jak na przykład ten A-10, to oznacza, że może walczyć tylko w kroku dogfight. Ponieważ walka lotnicza podzielona jest na 3 kroki i w każdym kroku poszczególne samoloty z poszczególnymi umiejętnościami mogą wykonać swoje ataki. Następnie druga cyferka to combat support, czyli to, z jaką skutecznością dany samolot może wspierać walkę jednostek lądowych. Trzecia cyferka to z kolei strike. Strike, czyli możliwość, z jaką ten samolot może wykonywać uderzenia na cele powietrzne wroga. Jeżeli koło tej cyferki jest gwiazdka, tak jak w przypadku tutaj, to taki samolot posiada opcję stand-off strike. Oznacza to, że może on, wykonując uderzenie, wykonać je trochę mniej precyzyjnie, ale unikając oddziaływania wrogiej artylerii przeciwlotniczej. I wreszcie w prawym boku żetonu mamy wskaźnik jakości pilota. Im niższy, tym lepszy. Te na przykład mają minus 2, więc są bardzo dobrzy, więc tu mamy minus 2, to jest bardzo dobry pilot, minus 1 to jest też dobry pilot, a już 0 to już taki sobie, natomiast kiedy jest plus 1, to już jest generalnie nie najlepszy, delikatnie rzecz mówiąc. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o kwestie wskaźników na żetonach.
Jak wspominałem, cała walka lotnicza toczy się w trzech krokach. Pierwszy krok to long range. To jest krok, w którym samoloty walczą ze sobą na dystansie od 30 do 100 mil. Mogą ten w tym kroku atakować wyłącznie te samoloty, które mają dwie gwiazdki, czyli w przypadku jednostek natowskich jedynie F-35, zaś w przypadku jednostek rosyjskich tylko MiG-31. I te samoloty mogą w tym momencie wykonać ataki na samoloty przeciwnika. Zatem bierzemy tabelkę Advanced Air Combat i sprawdzamy nasze sytuacje. W przypadku long range jest tylko jeden modyfikator i wynosi on plus 3, jeżeli pogoda jest sztorm. Takiej pogody nie ma, więc nie będziemy tutaj brali tego pod uwagę. A zatem pierwsza walka mamy tutaj. 4 przeciwko 5. Oznacza to, że walczymy z siłą minus 1. Sorry, będę rzucał, może nie wiem, czy dam radę jakoś umieścić tą rzutnię, żeby była widoczna. Nie bardzo, ale zobaczymy. Więc atakuję z siłą 4 przeciwko 5, co oznacza, że będę szukał wyników w tabelce w kolumnie minus 1. Wykonuję rzut kością, wrzuciłem 6. To oznacza pudło. Samoloty, które mają jeszcze opcję long range, to tutaj. 3 minus 4, czyli minus 1. Podobna sytuacja. 6, także pudło. Tutaj tak samo. 2. O, czyżby mi się udało? Minus 1 i 2. A, aborted. Aborted oznacza, że samolot jest usuwany z planszy, znaczy z tego stołu i automatycznie przemieszczany do okienka aborted. Następnie tu. Wow, 0. 0 przy minus 1 oznacza DA, czyli damage i aborted. Samolot jest uszkodzony, czyli jest obracany na drugą stronę i również przemieszczany do okienka aborted. I tu mam teraz ten MiG-31 walczy z polskim MiG-29, czyli też mamy minus 1. 3. 3 przy minus 1 oznacza ADD. To jest specyficzny wynik. AD w przypadku stosujemy w przypadku walk long range i standoff, zaś D w przypadku dogfight. Jako, że to jest long range, to stosujemy opcję AD. Oznacza to, że musimy obrócić żeton przeciwnika. Oznacza to, że wróg uzyskał nad nim przewagę i będzie ją wykorzystywał w kolejnym kroku. I ostatnia walka w kroku long range. 4 przy minus 1 AD i D. I to byłby pierwszy krok. Drugi krok to będzie standoff. Kolejny ten krok, czyli faza standoff, jest rozgrywany symultanicznie. W tym kroku samoloty oddają do siebie strzały jednocześnie, natomiast wyniki wprowadzane są dopiero po oddaniu wyprowadzeniu obu ataków. Zatem zacznijmy tutaj. 4 przeciwko 5 to jest minus 1. W tej fazie mamy też kilka modyfikatorów. Standoff, atak przeciwko samolotowi mającemu siłę 0, F-15 wspierane przez F-22, samolot nie należący do NATO, Japonii, Rosji albo Chin, samolot wykonujący misję Strike i Storm. Czyli żaden z tych modyfikatorów nie będzie nam przez nas wykorzystywany w tej rozgrywce. Znaczy w tym momencie. Więc tak, 4 przeciwko 5 to jest minus 1. 1. 1 przy minus 1 oznacza abort, czyli ten samolot będzie abort, ale i tak on może najpierw strzelić. Więc mamy 5 minus 4 to jest plus 1 i 8, czyli bez efektu. Czyli ten samolot przemieszczany jest do okienka abort w strefie rosyjskiej. Następnie tu. Tu mamy 4 przeciwko 4, czyli 0 po obu stronach. Najpierw atak amerykański, 4. 4 przy 0 oznacza AD, czyli advantage. I teraz atak rosyjski. 9 bez efektu. Następnie tu. Tak samo. 0 i 0. Atak amerykański. Bez efektu. Atak rosyjski. 4 przy 0 to było advantage. Następnie tu. Mamy 4 przeciwko 5. Czyli Amerykanin ma minus 1. Pudło. Rosjanin plus 1. 3 i plus 1. Abort. Czyli amerykański samolot wraca do okienka aborted.
Następnie tu 0. Rzut dla Amerykanów, pudło dla Rosjan 0. 0 przy 0, damage i aborted. Amerykański samolot jest uszkodzony i przemieszczony do okienka aborted. Teraz tu. Też 0. Najpierw strzela Polak, pudło, Rosjanin, też pudło. Teraz tu. Polak ma plus 1, ma 4 przeciwko trójce, więc Polak, pudło, Rosjanin z minus 1, także pudło. Teraz tu. Polak ma minus 1, mamy 4 przeciwko 5. 2, 2 przy minus 1 oznacza aborted, czyli Rosjanin będzie miał abort, ale sam Rosjanin jako pierwszy atakuje, więc mamy atak z siłą plus 1 i 4, abort. Czyli jeden i drugi przemieszczany jest do okienka abort. Następnie tu. Tutaj zauważcie, Rosjanin ma advantage, ponieważ Polak jest obrócony w ten sposób. Oznacza to, że Rosjanin atakuje pierwszy i wprowadzany jest jego wynik, a dopiero potem wykonuje atak Polak. Więc Rosjanin atakuje z siłą minus 1, 5 przy minus 1 pudło i dopiero teraz atakuje Polak z siłą plus 1, 3, 3 przy plus 1 oznacza abort. Sytuacja taka sama jak poprzednio. Najpierw Rosjanin z siłą minus 1, pudło. Teraz Polak z siłą plus 1. 5 przy plus 1 oznacza AD. Czyli obaj się wymanewrowali. I teraz tutaj Amerykanin atakuje z siłą minus 1. 1, czyli 1 przy minus 1 oznacza abort. I Rosjanin atakuje z siłą 7, mamy 7 z siłą plus 1, to jest pudło. Czyli Rosjanin przemieszczany jest do abort. I przed nami ostatni krok, czyli dogfight. W dogfight obowiązują trochę inne modyfikatory. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że wykorzystujemy w nim umiejętność pilota. Po drugie, dogfight nie jest rozgrywany symultanicznie. W dogfight jako pierwszy atakuje ten gracz, który posiada wyższy wskaźnik wartości bojowej, albo przewagę, ale tylko jeżeli oba wskaźniki są identyczne i nikt nie ma przewagi, wtedy dogfight rozgrywany jest jednocześnie. A zatem, najpierw tu. Amerykanin atakuje pierwszy, ponieważ ma przewagę. 9 minus 2 za wskaźnik pilota to jest 7. 7 przy 0 to jest i tak pudło. I teraz Rosjanin. Rosjanin ma 4 i minus 1 za umiejętności pilota. 6, czyli 5. 5 przy 0 to jest D, ponieważ przy takim wyniku D uznajemy za ważne w przypadku dogfight. Samolot ponosi jedno uszkodzenie, ale pozostaje w powietrzu. Teraz tu. Rosjanin atakuje pierwszy, ponieważ ma przewagę. Wyrzuciłem 8, 8 minus 1 to jest pudło. Teraz Amerykanin. 8, 8 minus 1, też pudło, czyli nikt. Następnie tu. Oba wskaźniki są jednoczesne, nikt nie ma przewagi, czyli walka rozgrywana jest symultanicznie. Polak strzela siłą 0, 4. D, czyli Rosjanin jest uszkodzony, ale Rosjanin też jednocześnie strzela z siłą 0. Wyrzuciłem 7, czyli pudła. Następnie tu. Polak strzela z siłą plus 1, 7, czyli pudło. Rosjanin strzela z siłą minus 1, 4, 4 przy minus 1 oznacza uszkodzenie. I ostatnia walka tu. Tu obaj się wymanewrowali, więc nie uwzględniamy tego i patrzymy, kto ma większą siłę. Polak, czyli Polak strzela pierwszy z siłą plus 1, wyrzuciłem 1 przy plus 1. Oznacza damage i aborted, czyli Rosjanin jest uszkodzony i usuwany. I to by było tyle, jeżeli chodzi o walki. Teraz możemy policzyć, ile jednostek lotniczych pozostało w powietrzu i na podstawie tego określić, kto posiada przewagę powietrzną. A zatem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli mamy identyczną równowagę, co oznacza, że nikt nie ma przewagi powietrznej. Oznacza to,
że w tabelce AVAX Advantage, przepraszam, najpierw w tabelce Current AO Superiority umieszczamy żeton Superiority na Contested. Oznacza to, że nikt nie posiada przewagi powietrznej. Gdyby ktoś posiadał przewagę powietrzną, to wówczas żeton AVAX-u zostałby przesunięty na jego korzyść. Gdyby to był Rosjanin, to zostałby on przesunięty w tą stronę. Jeżeli by to gracz natowski, to byłby w tą stronę. Ale jeżeli nikt nie posiada przewagi powietrznej, to nie przesuwamy żetonu AVAX-ów. To w zasadzie kończy nasze sprawy związane z kwestiami lotniczymi na ten fragment gry. Pamiętajcie o jednym. Jeżeli wydaje Wam się, że te zasady lotnicze są dla Was za ciężkie, jest tego za dużo i w Waszym odczuciu to za bardzo wydłuża grę, bo można to mieć takie wrażenie, zwłaszcza na początku, to zasady gry zakładają możliwość grania z zasadami zaawansowanymi i wykorzystaniem zasad lotniczych z wersji standardowej, które to zasady lotnicze w wersji standardowej są dużo prostsze, dużo szybsze i czynią grę relatywnie łatwiejszą w rozgrywce. Więc jeżeli poczujecie, że te zasady lotnicze nie są czymś, czego co chcielibyście mieć od razu na starcie, możecie z nich zrezygnować i grać dalej, wykorzystując standardowe zasady lotnicze i wszystko inne pochodzące z zasad zaawansowanych. Wybór jest wasz. Wracamy na dużą planszę, bo załatwiliśmy sprawy lotnicze, ale nie załatwiliśmy jeszcze wszystkich spraw związanych z Air Naval Phase. Kolejnym krokiem, szóstym w tej fazie, jest kwestia kontroli stref przybrzeżnych. W tym kroku musimy sprawdzić kontrolę nad wszystkimi inshore box, ale tylko tymi, które przylegają do stref morskich, nad którymi gracze mają kontrolę. W tym przypadku jednak oznacza to rzuty praktycznie dla wszystkich, ponieważ wszędzie gracze mają kontrolę. Gdyby na przykład tutaj nie było żadnego znaczka kontrolnego, Southern Baltic byłby contested, wtedy nie rzucalibyśmy dla tych stref, ponieważ nie miałyby one dla nas takiego znaczenia. Natomiast jeżeli jest ona kontrolowana, to dla każdej z tych stref musimy teraz wykonać rzut kością. Zacznijmy od stref przybrzeżnych przyległych do Bornholm Basin. W tym przypadku jest to strefa przybrzeżna Bornholmu i musimy dla niej wykonać rzut. Podobnie jak pamiętacie poprzednio w tabelce Sea Control. Zobaczmy, czy mamy tutaj jakieś modyfikatory. Nie mamy tutaj żadnych jednostek morskich. Mamy poziom zwalczania okrętów podwodnych na poziomie, przepraszam, na poziomie 2. Poziom zagrożenia okrętów podwodnych na poziomie 4, czyli tu będzie ten standardowy modyfikator zawsze minus 2 na tym etapie gry. Następnie nikt nie ma, teraz już musimy sprawdzić przewagę powietrzną. Nikt nie ma przewagi powietrznej, ponieważ panuje w powietrzu całkowita równowaga. Następnie dla obszarów przybrzeżnych. Minus 3 plus 3 za Gotlandię, minus 3 plus 3 za Bornholm. No tak, tu jest Bornholm jako strefa, jako obszar oddziaływujący na ten obszar, więc dostajemy minus 2 za okręty podwodne i plus 3 za Bornholm, czyli całkowity modyfikator wynosi plus 1. Wykonamy rzut kością 3. 3, 5 oznacza contested, czyli ta strefa przybrzeżna jest contested, nikt nie ma nad nią kontroli. Następnie strefa przybrzeżna Polska. Sytuacja jest taka sama. Tu właściwie oddziaływuje bowiem Bornholm, ponieważ strzałka również prowadzi do tej strefy. Natomiast mamy tutaj co prawda okręty wojenne obu stron, ale one można powiedzieć w ten sposób się znoszą. Natomiast zauważcie, że mamy Gotlandię. Gotlandia również oddziaływuje, czyli mamy minus 2 za okręty podwodne, plus 3 za Bornholm i plus 3 za Gotlandię, czyli mamy minus 2 i plus 6, co daje całkowity modyfikator plus 4. A zatem wykonam kolejno rzuty dla tych trzech stref przyległych do tego obszaru. Do Polski, Kaliningradu i Litwy. Dla Polski 1. 1 plus 4, 5, czyli jest contested. Kaliningrad. Ha, jeszcze lepiej, też contested. I Litwa 9. Litwa zdecydowanie jest pod kontrolą NATO. Czyli umieszczam żeton polskiej kontroli na, znaczy natowskiej kontroli na Litwie. I teraz przechodzimy do strefy Morza Północnego. I mamy tutaj
te strefy przybrzeżne do sprawdzenia. A zatem zacznijmy od tej. Mamy minus 2 za okręty podwodne, plus 3 za Gotlandię, czyli plus 1 i minus 1 za rosyjski okręt wojenny tutaj, czy grupę okrętów wojennych, czyli 0. 8, czyli kontrola NATO. Następnie strefa łotewska. Sytuacja identyczna. 8, również kontrola NATO. Tutaj Zatoka Ryska, jeżeli dobrze pamiętam. Sytuacja taka sama. 1, czyli kontrola rosyjska. Następnie tutaj strefa przybrzeżna wyspy Sarema. Kontrola NATO. I tutaj Estonia. 6. 6 minus 2. Minus 2 plus 3 i 0, czyli czyste 6. To tak jak poprzednio, czyli strefa kontroli alianckiej. I tym samym określiliśmy kontrolę stref przybrzeżnych. Następnie strefy morskie. I tutaj jest pewna różnica w stosunku do innych gier serii Next War. Ponieważ w większości gier serii Next War, te, które mają oczywiście obszary morskie do kontroli, rzucamy co turę. W każdej turze na nowo przeprowadzamy sprawdzenie kontroli stref morskich. Natomiast w tej grze jest inaczej. Jeżeli NATO przejmie kontrolę nad którąś ze stref, to wtedy ta strefa już jest automatycznie kontrolowana przez NATO do końca gry. Co daje sytuację, w której NATO ma zdecydowaną przewagę na morzu. Nawet jeżeli wszystkie państwa NATO nie są zaangażowane, to i tak te główne państwa NATO, takie jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, są jednak potęgami morskimi i są w stanie nawet w ograniczonym stopniu, ale stworzyć taką projekcję siły, że rosyjska flota na Bałtyku nie jest w stanie im się, powiedzmy, czynnie przeciwstawić. Może ona na przykład kontrolować niektóre strefy przybrzeżne, ale całego basenu Bałtyku nie jest w stanie kontrolować, jeżeli NATO podejmie zdecydowane kroki w tym kierunku. Ograniczeniem w tej grze jest natomiast to, co mówiłem wcześniej, że NATO musi zdobywać to stopniowo. Musi najpierw kontrolować Bornholm, żeby kontrolować południowy Bałtyk, potem musi kontrolować Bałtyk, żeby południowy Bałtyk, aby kontrolować północny Bałtyk i tak dalej. My mieliśmy tutaj szczęście na samym początku w rzutach dla NATO, bo gdybym na przykład na początku nie wyrzucił dobrze dla Bornholmu, to wówczas nie mógłbym w ogóle kontrolować ani południowego Bałtyku, ani północnego i tak dalej. Natomiast tu miałem szczęście, udało mi się to ładnie zrobić. Więc jedynym obszarem, który pozostaje do sprawdzenia kontroli, jest Zatoka Botnicka tutaj na północy samej. I teraz dla niej tylko muszę wykonać rzut kością, żeby sprawdzić, kto ją będzie kontrolował. Żadnych grup okrętów tam nie ma, więc modyfikatory spadają. Mamy minus 2 za okręty podwodne i żadna strefa, żaden z obszarów przybrzeżnych nie jest kontrolowany przez sojusznika. Nie oddziaływuje na niego żaden obszar typu Gotlandia i Bornholm, czyli mamy minus 2 do rzutu kością. 1 minus 2, czyli minus 1, co oznacza, że Zatoka Botnicka jest kontrolowana przez Rosjan. No, taki mały sukcesik na samym końcu. I to by było tyle, jeżeli chodzi o kwestie morskie, ponieważ dalej mamy zaznaczone, że tak, wykonaj testy na wykrywanie okrętów, grup okrętów nie znajdujących się w portach. Pamiętacie, robiliśmy to już wcześniej przed rozpoczęciem gry i tu jest zaznaczone, że nie robimy tego kroku w pierwszej turze gry. I więc omijamy to, ponieważ jest ten krok robiony przed rozpoczęciem rozgrywki, więc nie ma sensu go dodatkowo powtarzać. O ile w przypadku kontroli morskiej tutaj mogło dojść do zmian wynikających choćby z tego z przewagi powietrznej, tak tutaj zmian już nie będzie, więc tutaj ten krok jest pomijany w pierwszej turze. I krok ostatni, wykonać testy na oczyszczanie pól minowych na morzu. Natomiast jest też zaznaczone, że tego kroku nie wykonujemy w turze pierwszej. Więc zakończyliśmy Air Naval Phase. Przechodzimy do Second Special Operation Forces Phase. I tak, ta faza ma swoje dwie formy, w zależności jaki rodzaj tury gramy. Jeżeli gramy turę inicjatywną, to w tej fazie swoje akcje wykonuje gracz nieposiadający inicjatywy. Natomiast jeżeli gramy turę nieinicjatywną, czyli turę zwykłą,
to w tej turze obaj gracze wykonują swoje działania, bo nie było w tej pierwszej fazie, w tej fazie, ponieważ nie, w fazach, które nie są inicjatywne, nie ma tej pierwszej fazy operacji sił specjalnych, którą rozstrzygaliśmy wcześniej. W związku z czym, jako że jest to tura inicjatywna, to w tej fazie swoje akcje specjalne wykonuje gracz dowodzący siłami NATO. Tak jak w przypadku Rosjan, część sił natowskich będzie wykonywać swoje akcje na tej planszy, część na planszy operacyjnej. Zacznijmy tutaj. Dwie polskie grupy sił specjalnych będą atakować rosyjską holding box, czyli rosyjskie bazy lotnicze znajdujące się na terenie Rosji. No, krok dość ryzykowny, ale biorąc pod uwagę efekty, może się okazać skuteczny. Są one traktowane, jak powiedziałem, jako Roof Woods, więc przechodzimy do tabelki operacji sił specjalnych. Wykonujemy Roof Woods. Naszym celem jest instalacja, modyfikatory, tak, plus jeden, ponieważ ten jest zajmowany przez siły wroga, ale mniej niż przez jedną brygadę, czyli korzystamy z tej kolumny i modyfikator plus jeden. Dla pierwszej operacji, wow, 7 pudło. Więc rzućmy za przetrwanie Polaków. 8. Ojojoj, chyba mamy problem. Więc tak. Mamy minus 1 za przetrwanie Polaków. I plus 1 za rajd. Czyli modyfikatory nam się znoszą. A w przypadku 7 i więcej oznacza to eliminację sił specjalnych. Czyli jedna polska jednostka jest niestety eliminowana. Obrócę ją w ten sposób, żeby pamiętać. Teraz do drugiej rzucam. Ta sama szansa. Niestety nie udało się wykonać operacji. Zobaczmy, czy udało się tym samym chociaż przetrwać. Udało się. Więc Polacy wracają do okienka Just. Następnie dwa ataki sił specjalnych na rosyjskie sztaby, które tutaj się znajdują. Sytuacja jest identyczna, tyle że naszym celem są w tym momencie sztaby, więc korzystamy z tej kolumny i dodajemy plus 1. 9, niepowodzenie. Czy przetrwali? Niestety nie przetrwali, czyli kolejna polska jednostka sił specjalnych jest eliminowana. Teraz tutaj druga szansa. Nie mamy szczęścia w rzutach na siły specjalne. Czy przetrwali? Tak, przynajmniej tyle dobrego, że wracają cali i zdrowi do domu. Niemniej, no już ponieśliśmy spore straty, bo straciliśmy dwie jednostki sił specjalnych. Przenosimy się na planszę operacyjną i tu mam w planach trzy operacje. Jeden atak na białoruskie śmigłowce szturmowe i dwa ataki na rosyjskie systemy S-400. Zacznijmy od tych S-400. To jest, są traktowane jako instalacja i są one tutaj na terenie czystym. A zatem atakujemy instalację na terenie czystym. Installation we flat i nie ma tam żadnej wrogiej jednostki. 2. Udało nam się. Trafiliśmy ją raz. Czyli otrzymuje, kładziemy na tym systemie S-400 Triumph żeton Strike plus 1. I rzucamy kością, żeby zobaczyć, czy Amerykanie wracają do domu. Wracają do domu. Tutaj drugi atak, z tym, że ten S-400 jest umieszczony na terenie Urban, a zatem korzystamy z kolumny Urban. Naszym celem jest instalacja. I 0. 0 oznacza X. A zatem jednostka ta ponosi stratę, co oznacza, że została zniszczona. Wspaniały sukces. Muszę przyznać, że to było niespodziewane, ale bardzo mile widziane. Tym samym bardzo mocno osłabiliśmy rosyjski system obrony przeciwlotniczej. Wykonajmy rzut teraz na przetrwanie sił specjalnych. No, na dodatek jeszcze udało się wrócić bezpiecznie do domu. To już pełen sukces. I ostatnie, co mi zostało, to tutaj atak na rosyjskie Mi-24. Wykonam rzut. 3. O, może się udało. Naszym celem są helikoptery na terenie flat. 3 oznacza jedynkę, co oznacza, że zadaliśmy im jedną stratę, czyli obracamy ten żeton na drugą stronę i jako, że on nie ma tylko jedną stronę, to są eliminowane. Wspaniale, wreszcie nasze siły specjalne na coś się przydały. Zobaczmy tylko, czy ci Łotysze wykonali swoją robotę. Wykonali i wracają bezpiecznie do domu. Super, czyli po tych pierwszych niepowodzeniach wreszcie zaczęliśmy odnosić jakieś sukcesy.
Co więcej, jako że NATO zdołało zniszczyć dwie rosyjskie jednostki, to otrzymuje punkty zwycięstwa. Po pierwsze, za S-400 otrzymamy 2 punkty zwycięstwa jako za instalację i za Mi-24 także otrzymamy 2 punkty zwycięstwa jako za helikoptery szturmowe, czyli NATO otrzymuje 4 punkty zwycięstwa. To jest dobra wiadomość. Coś przynajmniej z tych operacji, mimo strat w siłach specjalnych, nam się udało. I to kończy tę fazę. Przechodzimy do drugiej, takiej długiej fazy, czyli do First Strike Phase. W tej fazie gracze wykonują cały szereg operacji związanych z uderzeniami na wroga. Możemy wykorzystywać do tego nasze lotnictwo, śmigłowce, sztaby. Tak, sztaby, ponieważ sztaby w tej grze prezentują nie tylko struktury dowodzenia, ale także wszystkie jednostki około brygadowe i około dywizyjne, takie jak choćby właśnie artyleria, artyleria rakietowa i tak dalej. Dodatkowo możemy wykorzystywać naszą broń nuklearną, nasze rakiety i rakiety samonaprowadzające się, a także naszą flotę oraz samoloty do wykonywania uderzeń na wrogie instalacje przeciwlotnicze, tak zwane Wild Vessel. Po kolei zaraz to omówimy. Pierwszym krokiem, który rozpatrujemy w Strike Phase, jest użycie broni atomowej. Każda gra z tej serii ma swoje własne zasady dotyczące dostępu do broni atomowej, ponieważ niektóre wymagają wykonania określonych rzutów dotyczących dopuszczalności użycia broni atomowej. Natomiast Next War Poland ma chyba najprostsze zasady pod tym względem, bo mówi jasno, każdy gracz może w jakimkolwiek momencie użyć broni atomowej. Są pewne ograniczenia dotyczące tego, gdzie jej można użyć. Na przykład gracz natowski nie może użyć broni atomowej przeciwko terytorium Rosji i przeciwko terytorium Białorusi, a także przeciwko terytorium, heksom zurbanizowanym i heksom miejskim. Gracz rosyjski natomiast nie może użyć broni atomowej przeciwko terytorium Niemiec. Ale generalnie mamy tutaj dosyć dużą swobodę. Oczywiście użycie broni atomowej ciągnie za sobą pewne konsekwencje. W momencie, kiedy użyjemy broni atomowej, musimy wykonać rzut kością. Jeżeli wynik jest mniejszy od liczby żetonów użycia broni atomowej, które już się znajdują na planszy, łącznie z tym, który położyliśmy, oznacza to, że wybucha globalna wojna termonuklearna, gra się kończy i gracz, który to zrobił, automatycznie przegrywa. Ale jeżeli nie będziemy tego brać pod uwagę, to możemy się atomówkami bawić. Aczkolwiek mojego doświadczenia wynika, że na początku używanie atomówek to jest taki średni pomysł, to jest zwykle taki gest desperacji w sytuacji, kiedy gra staje w miejscu, kiedy jedna ze stron nie ma już sposobu na przełamanie wrogiej obrony, albo z drugiej strony jedna strona jest już bardzo mocno przygnieciona do ściany i szuka jakiegokolwiek sposobu, żeby sobie poradzić, to wtedy może użyć atomówek. Na początku raczej się tego nie robi. No ale powiedzmy, jak powiedziałem, chciałbym w tym materiale pokazać dużo, więc załóżmy, że gracz rosyjski decyduje się, że chce użyć atomówek. Używając atomówek może umieścić żeton broni atomowej na heksie zawierającym instalacje, lotniska lub wrogie jednostki. Powiedzmy, że przykładowo decyduje, że chce użyć atomówki tutaj i znukować Szczytno. Jest to, jak widzicie, taki dosyć ważny punkt komunikacyjny, węzeł. Jest tutaj sztab oraz wrogi skład zaopatrzenia, dzięki czemu ich zniszczenie będzie całkiem efektywne. Więc tak, najpierw wykonuje rzut, czy ta atomówka doleciała. Szanse na to, że nie doleci, są niewielkie. Jeżeli uzyskam wynik od 1 do... żebym nie spamał... od 0 do 8... wtedy atomówka trafia w cel. Natomiast jeżeli uzyskam wynik 9, oznacza, że atomówka nie eksplodowała. Więc wykonajmy rzut. 4, atomówka trafiła w cel. Co oznacza, że na tym heksie, że obracam żeton atomówki na tą stronę. Tu mamy zaznaczone, co ona robi. Natomiast tak. Po pierwsze, wybuch atomowy automatycznie sprawia, że każda jednostka, która na tym heksie jest, ponosi jedną stratę. Więc tak, zobaczmy. Mamy tu skład zaopatrzenia NATO. On posiada tylko jeden poziom wartości bojowej, a zatem jest unicestwiany. Sztab, który się tu znajduje, ponosi jedną stratę. Dodatkowo żeton Strike obracany jest na stronę 2, ponieważ wszystkie jednostki, które tu są na takim heksie, automatycznie otrzymają wartość Strike 2.
Dodatkowo wszystkie jednostki, które znajdują się na tym heksie, mają zmniejszoną efficiency o 4, przepraszam, o 3, a jeżeli by to były jednostki białoruskie, to o 4. No Białorusini z jakiegoś powodu są gorzej przygotowani niż wszystkie inne armie do operowania na terenie broni atomowej. Dodatkowo wszystkie jednostki na wszystkich sąsiednich heksach do tego heksu mają efficiency zmniejszone o 2. Przejście przez ten heks kosztuje teraz jednostki piesze wszystkie punkty ruchu, a jednostki zmotoryzowane i zmechanizowane 4 punkty ruchu. Można przez ten heks natomiast cały czas przeprowadzać zaopatrzenie. I teraz, jako że użyłem tej atomówki, to muszę wykonać rzut kością na ewentualny wybuch globalnej wojny termonuklearnej. Wyrzuciłem 5, wynik zatem nie jest mniejszy lub równy ilości żetonów atomowych na planszy, zatem do globalnej wojny termonuklearnej nie doszło. I teraz, jeżeli gracz na to by chciał, mógłby użyć swoich atomówek i w ten sposób dalej się bawić. Natomiast trzeba pamiętać, że po każdym użyciu atomówek zmniejszamy ilość punktów atomowych danego gracza, ponieważ każdy gracz zaczyna z określoną ilością punktów atomowych. I to by było tyle, jeżeli chodzi o broń atomową. A jest jeszcze jeden istotny element. Po pierwsze, samo użycie przez nas broni atomowej sprawia, że wrogi gracz otrzymuje 3 punkty zwycięstwa. Tak, wrogi gracz. Natomiast jeżeli użyjemy go przeciwko miastu lub przeciwko terenowi zurbanizowanemu, to dodatkowo wrogi gracz otrzymuje 10 punktów zwycięstwa. Czyli łącznie w tym przypadku gracz otrzymałby 13 punktów zwycięstwa. Jak widzicie, użycie broni atomowej jest rzeczywiście mieczem obosiecznym, bo może doprowadzić do sytuacji, w której na przykład wróg otrzyma dużą ilość punktów zwycięstwa, co nawet w przypadku strat, jakie poniósł, bo tutaj poniósł jednak straty wynikające ze zniszczenia bazy zaopatrzenia, to jednak czasem z tym trzeba uważać, bo możemy przypadkiem ponieść większe koszty użycia tej broni atomowej niż ewentualne zalety i pozytywne skutki, jakie by to miało. O ile można mówić w ogóle o pozytywnych skutkach użycia broni atomowej. Nasz kolejny krok to krok B, związany z atakami rakietowymi przy pomocy pocisków balistycznych oraz pocisków manewrujących. I tak, jak to działa, to już omawiałem poprzednio, natomiast o ile w kroku przed rozpoczęciem gry gracz rosyjski miał bardzo dużą swobodę w wykorzystaniu tego, tak od tej pory w trakcie gry, podczas każdej strike phase, każdy z graczy ma pewne bardzo istotne ograniczenia. Po pierwsze, można użyć do 5 pocisków cruise i do 10 pocisków balistycznych na fazę, czyli nie mamy pełnej swobody w wykorzystaniu. Po drugie, te pociski muszą być przenoszone przez określone jednostki, aby móc trafić dalej. I jak to działa? Póki gracz rosyjski kontroluje Kaliningrad, puty, jego pociski cruise mogą osiągać rejon Morza Bałtyckiego, ale tylko wtedy, jeżeli są przenoszone przez bombowce strategiczne, takie jak Tu-95 i Tu-22. Jeżeli gracz rosyjski straci kontrolę nad Kaliningradem, to traci automatycznie możliwość ataku okrętów w rejonie Morza Północnego. Może wtedy jedynie atakować cele znajdujące się na Morzu Bałtyckim. Podobnie gracz amerykański, czy aliancki, czy natowski może wykorzystywać pociski cruise do ataków na cele odpowiednio znajdujące się na terenie przyległym do Morza Bałtyckiego, tylko wtedy, jeżeli wykorzysta do tego swoje własne bombowce strategiczne, takie jak B-2 lub B-52. Więc musi pamiętać o ograniczeniach związanych z ich użyciem. Plus jest taki, że jeżeli używamy bombowców do wykorzystywania, do przenoszenia pocisków cruise, to robimy to niejako automatycznie. Nie musimy przeprowadzać całej procedury związanej z wykryciem tych jednostek przez obronę przeciwlotniczą wroga, ponieważ taki samolot nie leci na cel i nie zrzuca swojego pocisku, ale wystrzeliwuje go z pewnej bezpiecznej dla samolotu odległości. Dodatkowo, raz na fazę, jeden ostrzał przy pomocy pocisków cruise mogą przeprowadzić również jednostki morskie. Mogą to zrobić Surface Action Group oraz w przypadku wojsk amerykańskich także jednostki amfibijne.
Ktoś mógłby spytać, no jak to, czemu amfibijne jednostki mają możliwość strzelania? Ponieważ żeton jednostek amfibijnych nie oznacza wyłącznie amfibii, czy jednostek transportowych, mówiąc ogólniej, ale także wszystkie okręty stanowiące ich eskortę. Więc w tym przypadku to ma trochę więcej sensu. A zatem tak, już wcześniej pokazywałem dokładnie, jak działa wykorzystywanie tego wszystkiego, więc teraz może nie będę już tak szczegółowo pokazywał, co bym jak gdzie zrobił, tylko po prostu zaznaczę i to też nie tyle, ile bym mógł maksymalnie, tylko kilka przykładowych po prostu. Zatem przeprowadzę mu tylko dwa ataki. Oczywiście, gdyby to była, powiedzmy, rozgrywka na poważnie, to bym tych ataków przeprowadził pewnie o wiele więcej. Natomiast, jak powiedziałem, gram tutaj bardziej pokazowo niż rzeczywiście pokazując, jak grać, a nie jak grać, aby wygrać. Więc powiedzmy, że rosyjska grupa operacyjna wykona atak pociskiem Icarus na polskie okręty, które tutaj się znajdują. Trzeba pamiętać, że przy przypadku ataków na okręty należy uwzględnić modyfikator za tak zwane Close-in Weapons System. Polskie okręty o dziwo też je mają. Jestem trochę zaskoczony, ale jak widać je mają. Więc jak powiedziałem, tutaj trafienie jest o tyle automatyczne, że nie sprawdzamy wykrycia i tak dalej, ale musimy wykonać tą obronę. Polskie okręty są traktowane jako inne, czyli nieamerykańskie okręty wojenne i ich obrona przeciwlotnicza wynosi 2. A zatem musimy wykonać rzut w tabelce na 2. 1. Wow, to się Polakom udało. 1 przy dwójce oznacza plus 2, czyli rosyjskie pociski Cruise będą miały plus 2 negatywne modyfikatory do ataku na okręty. Więc przechodzimy do tabelki Advanced Strike. Dodatkowo atakujemy nieamerykańskim pociskiem Cruise, więc mamy plus 1. I w przypadku ataków na cele morskie mamy plus dodatkowy 1 za pociski Cruise, czyli mamy plus 4 modyfikator. Naszym celem są jednostki morskie, które atakujemy pociskami Cruise, czyli będziemy korzystać z tej kolumny, czyli muszę wyrzucić 0, aby trafić. No, to nie będzie łatwe. No niestety, czyli Rosjanom się nie udało. A zatem dodatkowo muszą sobie zmniejszyć ilość pocisków Cruise o 1. Amerykanie natomiast chcą wykonać atak lotniczy na bazę morską w Kaliningradzie, bazę lotniczą w Kaliningradzie. Ona jest zaznaczona na planszy operacyjnej, ale żeby nie machać kamerą, to powiedzmy, że zaznaczę sobie na mapie strategicznej i tak powiedziałem. Robią to przy pomocy bombowców, więc ten bombowiec wykonuje swoją misję i wraca. Jest przemieszczany do okienka Recovery. Od razu ktoś zaznaczy, czemu jednostki tutaj zwykle mają tylko 3 okienka, czyli Ready, Flown i Aborted, a tutaj aż 4. Ponieważ to okienko ostatnie reprezentuje samoloty stacjonujące na terenie USA. I one mają o wiele dłuższą trasę do pokonania. Ich przygotowanie do lotu, bo są to bombowce, zajmuje o wiele więcej czasu, więc o ile samoloty myśliwskie, wielozadaniowe, łatwiej jest doprowadzić do porządku, one pokonują krótsze dystanse, tak w przypadku tych bombowców zarówno ich dystans operacyjny, jak i czas przygotowania są o wiele dłuższe, więc mają aż 4 okienka. I tutaj wykonuje atak na rosyjską bazę lotniczą, więc ona jest traktowana, jako byłaby na terenie Flat, bo atakuje bazę Volodino. Nie będę po prostu kamerą latał, ale atakuje Hex z bazą Volodino. On jest w terenie czystym, więc pociski Cruise są to pociski amerykańskie, więc nie uzyskuje negatywnych modyfikatorów. Więc wykonuje rzut 6, 1. Uzyskałem tylko trafienie z siłą 1. No słabo, liczyłem na więcej. I jako, że była to baza lotnicza, to muszę dodatkowo sprawdzić teraz ewentualny collateral damage, czyli te straty towarzyszące wynikające z tego, że trafiłem bazę lotniczą. Skorzystam zatem z tabelki collateral damage, strike versus airbase, wiersz 1, 0, wow! O, air i air mobile point. Co to oznacza? Air. Gracz, do którego należy lotnictwo, wybiera jeden ze swoich żetonów i ponosi jedną stratę, a dodatkowo Air Mobile Point traci jeden z punktów Air Mobilnych. Więc gracz rosyjski musi teraz wybrać jeden ze swoich samolotów i osłabić go o jeden. No, nie jest to przyjemne. Powiedzmy, że osłabię tego Su-25, bo on jest najsłabszy. One są relatywnie najsłabsze, chociaż nie. Przepraszam, Su-24 są słabsze. Więc osłabmy Su-24
i dodatkowo muszę zmniejszyć ilość punktów AI mobilnych, czyli punktów umożliwiających transport AI mobilny moich jednostek o 1. I to by było wszystko, powiedzmy, co jest związane tutaj z działaniami rakiet Cruise. Balistycznymi wygląda to identycznie, tyle że możemy użyć ich aż 10, jeżeli chcemy, co oznaczałoby, że Rosjanom szybko by się one skończyły, bo mają ich w tym momencie 16, więc mogliby wystrzelić 10, a w następnym etapie 6 i już by było po zabawie. Wróciliśmy na planszę operacyjną. Kolejnych kilka kroków związane jest z uderzeniami lotniczymi. W tych krokach gracze mogą wykorzystywać swoje samoloty do wykonywania uderzeń na wrogie cele naziemne. Można też w tym kroku przydzielać myśliwce, które znajdują się w obszarze przewagi powietrznej, do eskorty tych ataków. Można przydzielić maksymalnie 2 myśliwce do eskorty jednego ataku. I teraz tak, co może być naszym celem? Praktycznie wszystko, co jest na mapie. Czyli wrogie instalacje, wrogie jednostki, wrogie wykryte sztaby, co nam tylko przyjdzie do głowy. I teraz tak, jaka jest kolejność wykonywania tego wszystkiego? Najpierw gracz rosyjski przydziela wszystkie swoje ataki. Następnie robi to gracz aliancki. Potem, żeby było wesoło, każdy gracz przeprowadza testy związane z wykryciem tych misji przez nasze systemy radarowe. I teraz co jest ważne i co czyni Next War Poland odmienną trochę od poprzednich gier. To jest obecność tych systemów S-400, o których mówiłem wcześniej. Normalnie jest tak, że jeżeli nasza misja wykonywana jest na terenie wroga, to wówczas używamy jego normalnych systemów radarowych. A jeżeli nasza misja wykonywana jest na naszym celu, na naszym terytorium, przeciwko wrogim jednostkom na naszym terytorium, to wówczas korzystamy z tak zwanego local detection. Rzućmy okiem, mamy tabelkę Advanced Detection. Tu widzicie, mamy poszczególne wskaźniki przynależne określonej wysokości wykrywania danej armii, czyli w przypadku Rosjan jest to na przykład 8. Czyli jeżeli atakujemy rosyjskie cele na terytorium Rosji, to korzystamy z wykrywania 8. Natomiast w przypadku sytuacji, kiedy atakujemy Rosjan znajdujących się na naszym terytorium, to korzystamy tylko z tabelki local. O co tu chodzi? Normalne jest to, że jeżeli wróg ma swoją obronę przeciwlotniczą na swoim terytorium bardzo mocno zbudowaną, tak kiedy atakuje i przenosi działania na terytorium przeciwnika, to normalnie zabiera sobie tylko część tych wszystkich systemów obrony przeciwlotniczej, tak żeby stworzyć taką bańkę, powiedzmy, wokół swoich jednostek walczących na swoim terytorium. Natomiast w tej grze jest inaczej, ponieważ w tej grze występują systemy S-400. Rosyjskie systemy S-400 pozwalają Rosjanom przenieść swoją obronę przeciwlotniczą na terytorium wroga. One mają na tyle duży zasięg, że są w stanie skutecznie działać na terytorium przeciwnika. I w związku z czym, póki systemy S-400 są na planszy, póty Rosjanie mogą wykrywać cele na terytorium przeciwnika, atakujące ich jednostki, tak samo jakby one działały na terytorium, jakby te samoloty atakowały cele na terytorium Rosji. W tej fazie to jeszcze nie będzie miało znaczenia, ponieważ tutaj nie ma żadnych jednostek lądowych na terytorium Rosji, ale wspomniałem o tym od razu, aby pamiętać. I teraz tak, w kolejnym kroku, po przydzieleniu wszystkich naszych misji lotniczych, musimy sprawdzić, czy któraś z misji zostały wykryte. Zrzućmy najpierw dla Rosjan. I tak, poziom wykrywania NATO wynosi 7. A zatem będziemy korzystać przy tabelce Advanced Detection z kolumny 7. Mamy modyfikatory, na które należy zwrócić uwagę, więc po kolei. Najpierw tutaj. Cel jest w zasięgu 2 heksów od wrogiego sztabu? Nie. Śmigłowce, ruch AI mobilny? Nie. Przeciwko atakom, wykrywanie helikopterów? Nie. Przy użyciu misji Wild Wessel? Nie. Misja transportowa? Nie. Cel jest na terenie Mountain High Mountain? Nie. Pogoda jest taka, pogoda jest siaka. Misja jest stworzona wyłącznie z jednostek stealth? Nie. Czyli tutaj można powiedzieć, w przypadku ataków rosyjskich nie będziemy się bardzo przejmować modyfikatorami. Będziemy po prostu rzucać na wykrycie w natowskiej kolumnie 8. Więc rzut dla tej misji 4. 4 przy 8 jest to detected. Zauważcie od razu, że mamy dwie opcje. Early detected i detected.
Early detected oznacza, że taka misja została wcześniej wykryta i może być przechwycona przez wrogie myśliwce, natomiast detected oznacza, że może być ona wyłącznie zaatakowana przez wrogie systemy obrony przeciwlotniczej. I aby pamiętać, co się stało, to sobie zaznaczam teraz żetonem pochodzącym z suplementu. Te żetony są bardzo przydatne i suplement jeden uważam jest takim dodatkiem obowiązkowym w przypadku posiadania gier Next War. One mają dwie strony, early detection i detection. Więc tutaj miała miejsce tylko detection, więc zaznaczam kto detection. Następnie tu. Zero. Wow. Zero oznacza early detection, więc to miejsce zaznaczam early detection. Teraz tu. 9. To w ogóle oznacza, że misja nie została wykryta. Teraz na to. Najpierw tu. 1. Tu mamy early detection, ponieważ rosyjskie wykrywanie jest na poziomie 8. To chyba jedyna misja na to, jaką zaznaczyłem. Tak, jedyna misja na to, jaką zaznaczyłem. No nie zaznaczyłem tych misji też aż tak dużo, bo jak mówiłem, nie gram po to, aby pokazywać, jak się gra, tylko żeby pokazać, żeby... Gram, żeby pokazać, jak się gra, a nie jak się wygrywa. O, w ten sposób. Więc teraz, kiedy mamy wszystkie cele zaznaczone i mamy określone poziomy wykrycia, możemy przejść do kolejnego kroku. Po pierwsze, dla każdej misji lotniczej, która otrzymała wskaźnik Early Detection, druga strona może wysłać myśliwce celem ich przechwycenia. I ja to zrobię. Ja wyślę tutaj polskie F-16, żeby spróbowały przechwycić tę misję. To jest jedyna misja przechwycenia w tej fazie, bo innych nie mam. Więc po kolei. Jak to wygląda? Jeżeli wróg ma eskortę, to najpierw muszę zaatakować tę eskortę. I tak, aby móc zaatakować samoloty wykonujące atak, muszę rozstrzygnąć tę walkę tak jak wcześniej, czyli w trzech kolejnych krokach, o ile mam możliwość wykonania tych trzech kolejnych kroków, a nie na przykład tylko dwóch albo jednego, w zależności od typu samolotu. Przy czym w jednym z tych kroków muszę wyeliminować eskortę, a w drugim z tych kroków muszę zaatakować i wyeliminować samoloty wykonujące uderzenie. Jeżeli nie uda mi się to samoloty dalej mogą wykonać uderzenie, niezależnie co się stało ze eskortą. A zatem tak, mój F-16 nie ma opcji standoff, nie ma opcji long range, czyli nie mogę nim wykonać ataku w kroku long range. Natomiast MiG-31 ma możliwość long range, więc on może wykonać atak jako pierwszy na Polaków w kroku long range. On ma siłę 3, Polacy mają siłę 4, więc Rosjanie atakują z siłą minus 1, 8 spudłowali. Następnie mamy krok standoff, w którym Polacy atakują MiG-31. Polacy mają 4, Rosjanie 3, czyli Polacy mają siłę ataku plus 1. Ojej, wyjątkowo nie wyszło. I teraz Rosjanie mogą atakować w kroku standoff, czyli mają 3 minus 4, czyli atakują z siłą minus 1. Także im nie wyszło. Ale jako, że w tym momencie zakończył się krok standoff i przed nami krok dogfight. Jako, że nie udało nam się wyeliminować eskorty, to teraz eskorta będzie walczyć z polskimi myśliwcami, a rosyjskie Su-35 mogą dalej wykonywać atak na polski cel, niezależnie od wyniku walki pomiędzy eskortą a myśliwcami przechwytującymi. Więc przed nami ostatni krok, czyli dogfight. Polacy mają 4, minus 3, czyli plus 1 i mają minus 1 za swój wskaźnik pilota. O, teraz się udało. 4 minus 3, czyli plus 1 i wynik 2. DA, damage i aborted. Czyli rosyjski samolot jest uszkodzony i przesuwany do okienka abort. Polski samolot wraca do okienka flown, a niestety rosyjskie samoloty mogą wciąż wykonać atak na polski batalion pułk rozpoznawczy, który tutaj stacjonuje. I teraz tak. Rosyjska wartość ataku wynosi 5. Postawię tak, żeby było widać. I zauważcie, że oni mają tutaj gwiazdkę. Ta gwiazdka sprawia, że mogą wykonać atak z dalszego dystansu, który zmniejszy skuteczność wrogiej obrony przeciwlotniczej. Powiedzmy jednak, że tutaj tego nie chcę robić. Wykonam atak z pełną siłą 5, ale najpierw, jako że byłem early detection, to muszę przejść normalną procedurę związaną z ominięciem i przetrwaniem wrogiego ostrzału przeciwlotniczego. Ostrzał przeciwlotniczy składa się z dwóch etapów. Ostrzału rakietami przeciwlotniczymi i ostrzału z artylerii lufowej. Dla NATO siła ostrzału rakietowego wynosi 6, a zatem korzystam z kolumny SAM 5-6.
Sprawdzam modyfikatory. Żaden nie jest uwzględniany, a zatem wykonuję rzut kością. 5. 5 w kolumnie 5, 6 oznacza plus 1. Czyli Rosjanie odzyskują modyfikator plus 1 negatywny do tabelki strike. Następnie ostrzał artylerii przeciwlotniczej. Polska artyleria lufowa ma siłę 2. 5. Nic tym razem nie zdziałała. Więc przechodzimy do tabelki Advanced Strike. Rosjanie atakują z siłą 5 w terenie Urban. Więc korzystamy z tej kolumny i uwzględniamy modyfikator plus 1 za ostrzał wrogiej artylerii, wrogich rakiet. Więc mamy w tym momencie modyfikator plus 1. Wykonuję rzut kością. Wow, dobrze poszło. 1 plus 1 to oznacza 2, czyli 2 w tej kolumnie oznacza 1, co oznacza, że na polskiej jednostce musimy umieścić żeton Strike 1. Oznacza to, że jej siła ataku i jej combat efficiency, co w tym przypadku będzie szczególnie dla Rosjan ważne, są zmniejszane o 1 do końca tej tury, a rosyjskie samoloty wracają do okienka Flown. I to by były wszystkie rzeczy związane z Early Detection. Teraz przechodzimy do tych walk, gdzie mamy Detection. Detection oznacza, że wrogie myśliwce nie mogą przechwycić tego ataku, w związku z czym nasze myśliwce przechwytujące automatycznie wracają do okienka Flown. Natomiast wroga obrona przeciwlotnicza wciąż może tutaj oddziaływać. Więc wykonujemy rzuty najpierw na rakiety przeciwlotnicze. 4. 4 w okienku 5-6 oznacza plus 1. Następnie na wrogą artylerię lufową 8, czyli nic, czyli do tego ataku będziemy mieli plus 1 i wróg jest w mieście. To nie jest teren urban, to jest teren traktowany jako flat, więc będziemy korzystać z tej kolumny, czyli bardzo dobrze. I uwzględniamy modyfikator zatrafienie celu. I dodatkowo uwzględniamy modyfikator za pilota, czyli mamy plus 1 za pilota, przepraszam, plus 1 za artylerię przeciwlotniczą i minus 1 za pilota, czyli 0. O, wow, doskonale. Czyli mamy plus mamy 1, w tym wierszu to jest X. Wspaniały rezultat. Oznacza to, że amerykańska jednostka ponosi jedną stratę, to znaczy, że nasze rakiety czy bomby wyjątkowo precyzyjnie trafiły w cel. Rosjanin wraca do okienka Flown. Następnie tu. Tu Amerykanie i Brytyjczycy atakują rosyjskie systemy S-400. I teraz tak. Oni zostali wykryci konwencjonalnie, a zatem będziemy korzystać tylko z klasycznego wykrycia bez przechwycenia. Ale tak. Jaka jest różnica? Po pierwsze, tutaj w skład eskorty tej misji wchodzą samoloty White Wessel. Ich zaletą jest to, że one wpływają na wrogą obronę przeciwlotniczą, uwzględniając modyfikator plus 2 do rzutu kością na obronę przeciwlotniczą. A zatem tak, myśliwce wracają, myśliwce nie mają nic do roboty, bo wrogich myśliwce nas nie przychwycą, ale wykonujemy uderzenie i uwzględniamy modyfikator plus 2 za obecność samolotów White Wessel, więc rzut na artylerię rakietową, 5, plus 2 za dzikie łasice, czyli 7. 7, rosyjska artyleria rakietowa ma siłę 8, czyli 8 i 7, plus 1. Czyli będziemy bezpieczni, będziemy mieli modyfikator plus 1. Teraz dzikie łasice mogą wrócić. Rzucam następnie za artylerię lufową. Rosyjska artyleria lufowa wynosi 3. Jest bardzo mocna. Oj, oj, oj. 1. Źle. 1 przy artylerii lufowej 3 oznacza abort. Abort oznacza, że samolot musi automatycznie przerwać misję i jest przesuwany do okienka abort. Zła wiadomość. I ostatni atak lotniczy tutaj. Rosjanie atakują bazę lotniczą w Mińsku Mazowieckim i ta misja w ogóle nie została wykryta, zauważcie. Dzięki czemu myśliwce mogą wrócić bezpiecznie do domu, a samoloty są wyłącznie atakowane przez artylerię lufową. Artyleria rakietowa tutaj nie reaguje. 2 przy polskiej sile ataku rakietowego, artylerii przeciwlotniczej 2 to jest dobry wynik. Plus 2, czyli Rosjanie będą mieli modyfikator plus 2. Celem jest baza w terenie czystym, atakowana przez samoloty z siłą 4. Czyli ta kolumna, modyfikator plus 2 i minus 1, ponieważ
tyle wynosi umiejętność rosyjskiego pilota. Więc mamy plus 2, minus 1, czyli modyfikator łączny plus 1, 4, no nie najgorzej. 1. Oznacza to, że mamy tutaj jedną siłę trafienia z siłą 1. Mieliśmy już jedynkę, czyli teraz kładziemy tutaj dwójkę. I jako, że była to baza lotnicza, to musimy od razu wykonać rzut na collateral damage. Normalnie czekałbym z tym collateral damage aż do zakończenia wszystkich misji lotniczych, ale jako, że jest to ostatnia misja lotnicza, to mogę już to zrobić w tym momencie automatycznie. Więc trafiliśmy bazę lotniczą z siłą 1, 5, bez efektu. Nic się nie stało. Rosyjskie Su-24 wracają do domu bezpiecznie. I to by było tyle, jeżeli chodzi o uderzenia lotnicze. Ostatni krok w tej fazie to są uderzenia przy pomocy artylerii i sztabów. Ponieważ w tej grze mamy dwa typy artylerii akurat, o ile to jest też wyjątkowe w przypadku tej konkretnej rozgrywki, ponieważ w pozostałych grach serii Next War artyleria jest generalnie reprezentowana przez sztaby. Natomiast w tej grze, jako że mamy do czynienia z Rosjanami, którzy mają bardzo dużo artylerii zgrupowanej w osobnych brygadach, to mamy nie tylko żetony sztabów, powiedzmy, że to pokażę Wam, jak tutaj, i one mogą wykonywać normalnie swoje uderzenia artyleryjskie, ale także mamy w przypadku Rosjan brygady artylerii, które mogą także wykonywać uderzenia artyleryjskie. Na początku gry nie mamy za bardzo takiej możliwości, ponieważ zasięg artylerii wynosi 5 heksów i żadna wroga jednostka nie znajduje się w zasięgu na tym etapie rozgrywki, więc tych uderzeń w tym momencie nie będę wykonywał, może je wykonam później. Natomiast to by zamykało fazę Strike Phase i jako następna jest First Supply Phase, czyli pierwsza faza zaopatrzenia, ale zobaczcie, ona nie jest rozstrzygana, nie jest ukorzystana w pierwszej turze gry, więc w tym momencie ją pomijamy. I myślę, że tu zamknę tą część materiału. Zaprezentowałem tutaj wszystko, właściwie wszystko, co jest związane z lotnictwem, prawie wszystko, powiedzmy, co jest związane z lotnictwem, bo nie było jeszcze bezpośredniego wsparcia walki. I w następnej trzeciej części przejdziemy do zasadniczych kwestii związanych z ruchem i walką jednostek naziemnych. Wiem, że podejrzewam, wielu na to właśnie czeka, ale chciałem wszystkie inne kwestie omówić równie szczegółowo.